roboty. Dzień dobry, albo może dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w imieniu wydawnictwa Biały Kruk. Ja nazywam się Leszek Sosnowski. Jestem prezesem tego wydawnictwa od paru lat, 25. I pozwólcie Państwo, że przywitam niektórych szczególnie zacnych gości, bo wszyscy są zacni. Może zacznę od pana ministra, profesora Janusza Kaweckiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jest z nami gwiazda naszej sceny i ekranu, Halina Łabonarska. Jest w zasadzie w dużym stopniu gospodarz tego miejsca, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Wielki nasz pisarz, biblista i akademik. Witam księdza Romana Szpakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jest z nami również Jan Pietrzak z małżonką, z Kasią. Przyjechał z daleka, prawie z frontu, wojewoda lubelski, Robert Gmitruczuk. A szczególnie serdecznie chcę przywitać panią Adrienne Kerymendy, która była wiele lat konsulem generalnym w Krakowie na całą Polskę Południową. Naprawdę nie wiem, czemu odesłano ją na emeryturę. Żałujemy tego w Budapeszcie, żałują w Krakowie, w Warszawie i wszędzie. Fantastycznie sobie radziła. Wielki przyjaciel Polski, Adrian. Dziękujemy, że przybyłaś. Przedstawię jeszcze gości tu siedzących, choć może to nie jest konieczne, ale profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Jeden z naszych głównych bojowników o prawdę, nie tylko w szkołach. Ksiądz profesor Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski w Krakowie. Profesor Andrzej Nowak. No i bohater dzisiejszego wieczoru, Janusz Szewczak. Chciałbym może poprosić też, aby może wystąpił najwcześniej przed wszystkimi pan Jakub Rybicki, który odczyta list od wicepremiera Jacka Sasina. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie w imieniu pana wicepremiera Jacka Sasina. Pan premier dzisiaj, jak każdego 18 dnia każdego miesiąca, jest razem z naszym liderem politycznym, panem prezesem, na Wawelu, na mszy. W związku z tym pozwolił sobie napisać list, który mam teraz do czytania. Szanowni państwo, drogi panie prezesie, panie Januszu, w połowie XIX wieku markiz Astolphe de Custine mówił, że despotyzm nigdy nie jest tak straszliwy, jak wtedy, kiedy obiecuje dobro. Wówczas najgorsze uczynki są usprawiedliwione przez dobre intencje, a granice zła przestają istnieć. Tyrania to urojona choroba ludów. Tyran przebrany za lekarza wmówił im, że zdrowie nie jest naturalnym stanem cywilizowanego człowieczeństwa i że im większe niebezpieczeństwo, tym gwałtowniejsze powinno być lekarstwo. W ten sposób utrzymuje chorobę pod pretekstem jej kurowania. Pomimo, że od czasów, kiedy zostały wypowiedziane te słowa, dzielą nas prawie 2 stulecia, aktualność ich treści jest zdumiewająca. Jesteśmy dziećmi XX wieku, czasu, który zrodził najbardziej zbrodnicze totalitaryzmy, przez lata zatruwające umysły ludzkie. Na naszych oczach przepoczwarzają się one w rzekomo nowe idee.
których piewcy obiecują ludzkości radosną, niczym nieskrępowaną egzystencję. Drogą do niej stała się nieustanna kontestacja istnienia wartości nienegocjowalnych, które leżą u podstaw cywilizacji europejskiej, przyznających każdej jednostce niepodważalną godność wynikającą jej z prawa naturalnego. Współcześni mistrzowie inżynierii społecznej zakneblowali usta milionom, którzy w imię ratio mentis podważają przeprowadzany eksperyment. Dzisiejsze spotkanie daje jednak nadzieję, że nie wszystko jest stracone. Najnowsza książka Janusza Szewczaka, podobnie jak inne publikacje wydawnictwa Biały Kruk, są świadectwem tego, że Polska ma ogromny kapitał ludzi, którzy nie ulegają konformistycznym, intelektualnym modom. Trzeba powiedzieć więcej. W swojej pracy publicystycznej i pisarskiej mają odwagę upominać się o prawdę, stojąc na straży cywilizacji życia. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania, aby stanowiło ono okazję do nowych rozważań, inspiracji, a także zacieśnienia więzi, które będą budowały sojusz ludzi niestrudzonych w zadawaniu pytań o przyszłość ludzkości i świata. Z wyrazami szacunku podpisał Jacek Sasin. Dziękujemy bardzo panu wicepremierowi, a teraz poprosimy o krótki wykład profesora Przemysława Czanka, ministra edukacji i nauki. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wielce szanowni państwo, z naszym bohaterem wieczoru, panem posłem Januszem Szewczakiem, autorem tej znakomitej książki Pandemia grzechu, czyli śmierć nauczycielką życia. Wszyscy zgromadzeni na tej sali, ci, co nas będą obserwować, czy obserwują teraz również za pośrednictwem mediów. No, trudno o lepsze wyczucie chwili niż to, co zaprezentował pan Janusz Szewczak i to, co zaprezentował Biały Kruk. I trudno o lepszy moment, żeby stwierdzić, że zwłaszcza podtytuł tej książki, Śmierć nauczycielką życia, jest prawdą, którą widzimy dzisiaj na własne oczy. Prawdą, którą nam przekazują dzieci przybywające z Ukrainy i które po raz pierwszy w swoim życiu, ale w tak nieprawdopodobnie brutalny sposób mogą potwierdzić dokładnie to, co jest napisane w podtytule Śmierć nauczycielką życia. To wiedzieli ludzie, którzy wzrastali w cywilizacji łacińskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej przez wieki. Cywilizacja łacińska, chrześcijańska tym różni się od kultury liberalnej, która opanowuje świat Zachodu, że ma odpowiedź właśnie na tę wielką tajemnicę życia, którą jest śmierć, przejście z życia doczesnego do życia wiecznego. Kultura liberalna nie ma odpowiedzi na śmierć. Kultura liberalna to, co potrafi robić jedynie i to, co robi również z musu, bo inaczej robić nie może, śmierć odpycha, śmierć ukrywa, śmierć w ogóle wypycha z naszego życia. Tym większy jest szok, jak widzimy to, co dzisiaj możemy obserwować na ulicach miast ukraińskich, tym większy jest szok, kiedy dotyka to wszystkich z taką bezwzględnością. Ale śmierć uczy życia. Śmierć jest częścią życia. Pan dał i zabrał Pan, niech imię Pańskie będzie błogosławione, mówił Hiob i według tego wszyscy powinniśmy postępować, bo z wyrokami Pana Boga się po prostu nie dyskutuje, je się przyjmuje. To są wyroki ostateczne, ale do tego trzeba się przygotować. Śmierć uczy nas tego, w jaki sposób podchodzić do życia, jak to życie kształtować, jak to życie sobie ułożyć, żeby szczęśliwie przejść przez ten okres, w sumie bardzo niewielki, tego życia doczesnego, dojść do etapu śmierci i przejść do życia wiecznego. O tym wszystkim możemy poczytać tutaj w tej książce Pandemia grzechu, za co Januszowi Szewczakowi bardzo dziękujemy. I z tego krótkiego wstępu o książce chcę przejść do tematu tego krótkiego znów wystąpienia, kto ma wychowywać dzieci, organizacje pozarządowe czy rodzice. Otóż odpowiedź jest jeszcze inna. Wszyscy ci, którzy mają coś do powiedzenia dobrego dzieciom i prawdziwego dzieciom. Wszyscy, którzy chcą prawdę dzieciom pokazywać o tym, czym jest życie, jak należy żyć, żeby być szczęśliwym autentycznie, a nie tylko pozornie. Wszyscy ci, którzy potrafią powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, co należy robić, a czego należy unikać, ci wszyscy powinni być skupieni na procesie wychowywania dzieci i młodzieży w Polsce.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że pierwszym środowiskiem i najlepszym środowiskiem wzrastania dziecka jest rodzina. Rodzina, która jest pierwszym autorytetem dla tego dziecka. Matka i ojciec, którzy pokazują temu dziecku, co jest dobre, co jest złe, jak należy postępować, czego należy unikać, czego nie robić, co robić innym. Matka i ojciec, którzy pokazują podstawowe czynności życiowe, pokazują wzorce zachowania codziennego, pokazują, jak się modlić, pokazują, co robić w niedzielę, pokazują, czego nie robić w Wielki Piątek. To wszystko, co należy do również tradycji naszej chrześcijańskiej i naszej cywilizacji. To jest pierwsze środowisko wzrastania dziecka. Dziecko dopiero po jakimś czasie przechodzi do środowisk szerszych, do środowisk przedszkolnych, do środowisk szkolnych i tam ma, czy powinien mieć, i zazwyczaj ma, kolejne autorytety, które kształtują jego zachowanie, kształtują jego postępowanie. To są nauczyciele, to są również rówieśnicy, to oddziaływanie rówieśnicze jest niezwykle ważne, stąd jak dziecko znajduje się w środowisku dla siebie właściwym, to wtedy rzeczywiście ma większe szanse na to, że jego zachowania ukształtują się tak jakby sobie tego życzyli również rodzice. Jak znajduje się w środowisku niewłaściwym, zupełnie obcym, pokazującym zupełnie inne wzorce zachowania, zupełnie inne modele zachowania, kontrast wówczas między tym, co pokazują rodzice, a tym, co pokazują te inne środowiska, jest ogromny. I niestety, również z uwagi na to, co znajdziemy w tej książce, bo ta książka ma to do siebie, że gdzie się nie otworzy, to same mądrości można w niej wyczytać. Między innymi w jednym z miejsc jest napisane coś, co jest zupełnie oczywiste. Zło ma to do siebie, że imituje dobro i tylko dlatego wygrywa, że potrafi dobrze udawać dobro. Co więcej, zło tak udaje dobro, że to, co jest sensem czy istotą tego zła, pokazuje jako coś lepszego, wygodniejszego, piękniejszego, wspanialszego niż te dobre wzorce, które rodzina na przykład przekazała dziecku przez pierwsze lata jego wzrastania i później przekazuje mu po powrocie do domu, choćby ze szkoły. Kontrast, który to dziecko wtedy rzeczywiście ma, a zatem wzorce, które pokazuje mu ktoś na zewnątrz, ktoś w szkole, ktoś poza szkołą, i to, czego wymagają od niego rodzice, jest ogromne. Zło imitujące dobro pokazuje siebie jako rzeczywiście niezwykle atrakcyjne, wygodne, niewymagające, oferujące same prawa, żadnych obowiązków. Żadnych obowiązków. Zwróćcie Państwo uwagę, że od jakiegoś czasu, to jest kilkadziesiąt lat mniej więcej, jak to obserwujemy, mówi się o prawach. O prawach ucznia, o prawach człowieka, o prawach, później się już mówi o prawach zwierząt. Jakieś kompletne aberracje. Tylko prawa. Nawet roślin. Nawet roślin. Tylko prawa. Nie ma obowiązków. Świat, w którym mamy tylko prawa, jest światem, który wyznaje etykę rób ta, co chce ta. Masz prawo robić, co chcesz. Nie masz żadnego obowiązku. Żadnego obowiązku. A każde prawo jest skorelowane z obowiązkiem. Prawo nie istnieje bez obowiązku. Wolność jest skorelowana z odpowiedzialnością. Nie istnieje wolność bez odpowiedzialności. Wolność, która nie uznaje odpowiedzialności, skupia się na prawach, które nie są skorelowane z obowiązkiem, czyli tak naprawdę nie są prawami. I w bardzo łatwy sposób prowadzą człowieka nie do wolności autentycznej, tylko do zniewolenia. Do tego grzechu, który człowieka zniewala, otoczy go do końca i zabija. I to zabija niezwykle, niezwykle skutecznie. I kiedy pytamy, kto ma wychowywać w związku z tym dzieci, to jeszcze raz powtórzmy, wszyscy, którzy są w stanie temu dziecku powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście, że rodzice w pierwszej kolejności. Nie zawsze rodzice potrafią to zrobić. Zmorą czasów dzisiejszych jest to, że dzisiejsi rodzice 30-40-letni to są znów ci, którzy byli wychowani w latach 90. w oparciu o etykę rób ta, co chce ta. O te programy, które wchłanialiśmy wówczas jako wszystko, co jest najlepsze, bo z zachodu przychodzi, pokazuje nam piękną wolność tylko z prawami, bez żadnych obowiązków. Wielu rodziców, nie wszyscy i nie większość, ale wielu, stosunkowo więcej niż kiedyś, abdykuje dzisiaj. Abdykuje, bo jak nazwać rodziców, którzy przychodzą do klasztoru franciszkanów, zamawiać mszę świętą za swoją córkę 12-letnią, żeby Pan Bóg obdarzył ją łaską wiary, bo nie chce przychodzić do kościoła.
To, że przychodzą oni, zamawiają przeświętą i modlą się za swoją córkę, to jest piękne. Ale to, że nie są w stanie powiedzieć swojemu 12-letniemu dziecku, że ma iść z nimi do kościoła, to jest abdykacja. Czy ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Ani u siebie w domu, ani nie wyobrażam jej sobie w moim domu rodzinnym, kiedy ja miałem 12 lat. Czy to było zupełnie oczywiste, że to rodzice wychowują swoje dziecko zgodnie ze swoim światopoglądem, bo takie jest ich prawo, ale też taki jest jej obowiązek. I z tego obowiązku abdykować nam nie wolno jako rodzicom. Bo jeśli my abdykujemy z wykonywania obowiązków wychowawczych względem naszych dzieci, no to trudno, żeby ktoś później tych rodziców zastąpił. Wielu rodziców dzisiaj abdykuje. Więc nie wszyscy potrafią pokazać dziecku, co jest dobre, a co jest złe. W tym sensie są organizacje pozarządowe, które potrafią to zrobić niekiedy lepiej niż rodzice. Są świetne organizacje, choćby harcerskie, które pokazują, co jest dobre, a co złe. Ale to wszystko i tak musi być transparentne i pod kontrolą. I na tym się skupiała, bo nie chcę przedłużać, pan prezes powiedział, że ma być krótko, będzie krótko. Otóż dobrze pan mówi, spokojnie, można ciągnąć. Dziękuję bardzo. Ale ja jestem zdyscyplinowany, tak mnie rodzice wychowali, wie pan. Otóż na tym skupiliśmy się w naszej ustawie, która niestety została zawetowana przez pana prezydenta kilkanaście dni temu, żeby utransparentnić to, co będzie przekazywane w szkole. Nie na tym, co próbowano wmówić w opinii publicznej, w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w środowiskach lewackich, czy lewicowych, czy lewicowo-liberalnych, że chcemy wyrzucić organizacje pozarządowe ze szkoły. Nie. My tylko chcemy, żeby każdy, kto chce wychowywać nasze dzieci, najpierw nam pokazał, co chce im powiedzieć. Czy to rzeczywiście jest wychowanie, czyli kształtowanie dziecka do dobrego zachowania, do dobrych wzorców, do dobrego postępowania, czy też to są organizacje, które właśnie znakomicie imitują dobro i podstępem przenikają do naszych dzieci, pokazując im tylko hedonizm, tylko tak zwane szczęście, tylko rzeczy, które z pozoru wydają się przyjemne i atrakcyjne, bo takie jest niestety zło, i później deprawują ich do takiego stopnia, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi również poradzić w domu. Rozmawiałem z ważnym urzędnikiem w Kancelarii Prezydenta kilka tygodni przed wetem pana prezydenta. I tam też były podnoszone w tej rozmowie takie wątpliwości. No a co, jeśli później oni wygrają wybory, to wykorzystają naszą ustawę do... Ale do czego? Do czego mieliby wykorzystać naszą ustawę, skoro tamte środowiska w ogóle nie chcą żadnego nadzoru pedagogicznego nad szkołami, bo chcą w ogóle likwidacji kuratoriów oświaty? No to o czym my w ogóle mówimy? Ale nawet gdyby, to do czego mieliby wykorzystać naszą ustawę? Gdzie macie dzisiaj państwo problem wchodzenia na siłę do szkół w Polsce, organizacji pozarządowych, które bazują na cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, na wartościach chrześcijańskich? Tego problemu w ogóle niestety nie ma, bo jesteśmy słabi, mało aktywni. My, chrześcijanie, jeśli chodzi o promowanie naszego wzorca, czyli europejskiego wzorca, zachowania się i życia. Problem dzisiaj jest zupełnie z drugiej strony. Problem jest w organizacjach lewackich, lewicowo-liberalnych, które zło przekazują i nie chcą pokazywać wcześniej, właśnie dlatego, że przekazują zło, nie chcą pokazywać wcześniej, co chcą powiedzieć tym dzieciom. Jaki jest problem w tym, że organizacja taka czy inna, która chce wejść do szkoły, najpierw powie, chcemy uczyć tego i takie mamy materiały. W czym jest problem? Wiemy dokładnie, czego chcemy uczyć na historii teraźniejszości. Są podstawy programowe. Podręcznik, który za chwilę będzie gotowy, też będzie jawny. Wszyscy mogą sobie przeczytać, co będzie uczone w tym podręczniku. Wiemy, czego chcemy uczyć na chemii, na biologii. Dlaczego mamy nie wiedzieć, czego chce uczyć Fundacja Ponton Łódka czy inna tam, która chce wchodzić do szkoły i co chce przekazywać dzieciom? W czym jest problem, że ona nie chce powiedzieć nam wcześniej, czego chce tych dzieci nauczyć? Ano w tym, że to zło już nawet do końca nie chce imitować dobra. Chce być jeszcze wygodniejsze i w sposób łatwiejszy przenikać do umysłów naszych dzieci. W tym jest problem. Więc w jaki sposób ta ustawa miałaby być wykorzystana później po przejęciu władzy przez inną stronę polityczną? W żaden sposób. To jest żaden argument. I kiedy zaczęliśmy mocniej i głębiej rozmawiać z tym urzędnikiem w Kancelarii Prezydenta, to urzędnik nam powiedział, że ma dwóch synów w wieku 14-15 lat, którzy uczęszczali do... No teraz mają więcej... uczęszczali do gimnazjum w Warszawie
I w tym gimnazjum była taka jedna fundacja, Łódka czy jak tam, która przyszła na zajęcia pozalekcyjne, zaproszona przez dyrekcję. Ten urzędnik podpisał oświadczenie, że dzieci mają chodzić, bo dzieci przyszły, że wszyscy chodzą, one też będą chodzić. No tak działa szkoła. Ja też chcę, mama, iść, bo wszyscy idą, jak nie pójdę, to się będą śmiali. No to puściła ich, poszli. Olbrzymie problemy następnie z wytłumaczeniem tym dwóm młodym już mężczyznom 15-letnim rzeczywistości ich seksualności. Olbrzymie problemy. Mieli zwichrowane całkowicie pojęcie o swojej seksualności, o swojej tożsamości. Wszystko przez to, że rodzic nie wiedział, matka z rodzicem nie wiedzieli, nie widzieli wcześniej tego, czego oni tam chcą mi uczyć w tej szkole. My tylko tego chcemy, żeby organizacja, która chce pomagać w wychowaniu dzieci w szkole, powiedziała wszystkim rodzicom, my chcemy tego uczyć, a ty decydujesz, czy to dziecko puścisz na te zajęcia, czy nie. I na tym ma polegać ten wybór, który będziemy ponownie stawiać w formie ustawy, która już jest przygotowana i która za chwilkę będzie procedowana przez posłów z Komisji Etyki, Nauki i Młodzieży po to, żeby autentycznie prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, czyli prawo do mówienia dziecku, co jest dobre, a co jest złe, że oprócz prawa są również obowiązki, że wolność polega na odpowiedzialności, że śmierć jest nauczycielką życia, że ona jest, że wszystkich dotknie, że jeszcze się taki nie urodził, który by nie umarł, nawet Pan Jezus zmarł, na szczęście później zmartwychwstał. To jest prawda, którą musimy przekazywać w procesie wychowawczym. Prawda, która boli, która nie jest wygodna, która nie jest również jakaś niezwykle atrakcyjna. Prawda, której ludzie co do zasady nie lubią, bo gdyby lubili, to Pan Jezus też by nie był na krzyżu. Pan Jezus jest na krzyżu nie dlatego, że ludzie pokochali prawdę i wolność, którą im przekazywał, tylko wręcz odwrotnie. Właśnie dlatego, że ludzie nie chcieli zaakceptować tej prawdy i nie chcieli zaakceptować pełnej wolności. Dlatego znalazł się na krzyżu, ale na szczęście później zmartwychwstał i ta perspektywa, ta wielka nadzieja towarzyszy chrześcijaństwu i dlatego chrześcijaństwo jest tak bardzo optymistyczne. Warto na nie stawiać i warto uczyć zasad i wartości chrześcijańskich młode pokolenia, a my mamy do tego nie tylko prawo, ale i obowiązek, z którego abdykować nie możemy. Dziękuję bardzo. Jedyny komentarz to święte słowa. Tylko dorzucę do tego kilka zdań. Jako szef firmy prowadzę różne rozmowy kwalifikacyjne. Przychodzą do mnie pracownicy. Mam sporo młodych pracowników w wydawnictwie. Przychodzą od paru miesięcy młode matki, które mają dzieci, które puszczają teraz do przedszkola albo do szkół. Przychodzą i pytają dramatycznym głosem: Panie prezesie, co robić? Ja się boję posłać dziecko do szkoły. Co tam będzie? Słyszałam o tym, co się w tej szkole dzieje, co się tam dzieje, co się dzieje. Przychodzą dziwni ludzie, uczą ich masturbacji w przedszkolu gdzieś niedaleko Krakowa. Proszę Państwa, ta ustawa, którą zawetowała pani, przepraszam, którą zawetował pan prezydent, to... No nie, nie musimy tego komentować. Ale rozumiem, że ministerstwo ją przeprawi i to musi wrócić. To nie może być tak, że szkoła się stała jakimś terytorium do deprawacji naszej młodzieży i naszych dzieci. Musimy podziękować panu ministrowi, bo jak to minister ma oczywiście mnóstwo obowiązków i spieszy się bardzo. Ja tak chciałem przeprosić za ten pośpiech, ale są jeszcze inne spotkania dzisiaj. Natomiast też, żeby nie było takiego tylko pesymizmu. Otóż to nie jest tak, że każda szkoła. Problem dotyczy wielkich miast i centrów wielkich miast. Naprawdę mamy jeszcze ogromny skarb w polskich szkołach. Wystarczy pojechać niedaleko za Warszawę. Już nie mówię o wschodzie, ale też nie mówię o zachodzie.
o niewielkich miejscowościach i o znakomitych nauczycielach, które uczą głębokiego patriotyzmu te dzieci, przygotowują do pięknych akademii szkolnych, do wystąpień, które robią świetne konkursy również, test poświęcone zasadom i wartościom chrześcijańskim, tylko to nie jest modne. Modne jest zupełnie co innego. Ta moda opanowuje wielkie miasta i tu musimy postawić tamę, żeby ten pochód rewolucji nomarchistowskiej, który przeszedł sobie przez uniwersytety, przez instytucje kultury, nie przeszedł przez szkoły i to jest ten moment niezwykle ważny. Dlatego państwo słyszeliście taki krzyk. Krzyk był tylko wokół tego, że ci, którzy myśleli, że rewolucję przeprowadzą bez żadnego problemu również przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, nagle zobaczyli, że ktoś chce postawić tamę i tą tamę będziemy dalej stawiać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz ksiądz profesor Janusz Królikowski, który jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, jest również naszym autorem, znakomitym publicystą także. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na początku bardzo dziękuję, że mogę się wypowiedzieć w kontekście tak bardzo dobrej książki, której, gdy sięgniemy do niej, znajdujemy, jak już zostało wspomniane, wiele doskonałych, trafnych obserwacji, diagnoz, także pewien poryw, że tak powiem, optymizmu w tym wszystkim, dlatego że zło nie jest ostatnim słowem, czy grzech nie jest ostatnim słowem, które wypowiada się nad człowiekiem i nad naszą cywilizacją. Jakkolwiek walka dobra i zła, grzechu i cnoty jest czymś, co kształtuje naszą ogólną świadomość bycia w tym świecie. Otóż zacznijmy od prostej obserwacji katechizmowej. Katechizm podpowiada nam bardzo jasno, że grzech to jest zawsze sprawa indywidualna człowieka. Mamy jakiś przedmiot i człowiek wybiera coś w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie. Niemniej jednak od już dawnych czasów, jeszcze przedchrześcijańskich, pojawia się pytanie właśnie o to, jak środowisko, jak sytuacja, w której żyje człowiek, jak rozmaite problemy, z którymi się styka, kształtują jego świadomość. Łącznie z takim bardzo radykalnym pytaniem, czy nie jest tak, że właściwie to grzech jest poza człowiekiem. Człowiek jest tylko bezwolnym i bezwiednym pyłem, który w tym wirze świata, w wirze zła jest pogrążony. W najnowszych studiach teologicznych podkreśla się i zwraca się uwagę, że istnieje coś takiego jak grzech strukturalny, czyli grzech społeczny, czy grzech taki, który rzeczywiście nakłada się na tę sytuację, w której żyje człowiek. I myślę, że to pojęcie pandemii, które tutaj zostało w tytule książki zastosowane, ono w jakiś sposób do tego nawiązuje, bo wiemy, że pandemia to coś, co jest poza człowiekiem, co przybrało taki rozmiar, że w tym momencie jesteśmy jakoś w tę pandemię wciągani. Ja głęboko zgadzam się z tym określeniem, że mamy do czynienia z pandemią, tak jak mamy z rozmaitymi pandemiami do czynienia. No ta, która nas dotyka, której znakiem są maseczki, poprzez pandemię ideologii, które urastają do miary narzędzi cenzurowania tego, co człowiek myśli i co mówi. Mamy pandemię zbrojeń, pandemię wojny. To jest coś, co wpisuje się w dzisiejszy świat, ale chyba trzeba powiedzieć, że u podstaw tych wszystkich pandemii jest właśnie pandemia grzechu, której tamte inne są tylko i wyłącznie pochodną. Wspominam w tytule proponowanej refleksji o grzechu kulturowym Zachodu. Łączę pewne rzeczy, które mają się do siebie właśnie nie w perspektywie tej wypowiedzi o grzechu indywidualnie, ale właśnie kulturowej,
I łączę to oczywiście jeszcze z sytuacją Zachodu, który dobrze wiemy, co to słowo dzisiaj oznacza. Otóż wiemy dobrze, że w przypadku tej pandemii, która nas na co dzień dotyka, pojawiały się pytania, skąd ona się wzięła, czy nie została wywołana, czy nie ma pochodzenia sztucznego, czy nie stoi za tym człowiek w sposób świadomy i dobrowolny do tego prowadzący. Otóż ja proponuję krótką refleksję właśnie o tym, czy ta pandemia grzechu nie ma właśnie jakiejś ogólniejszej przyczyny. Właśnie przyczyny kulturowej, nie przyczyny religijnej, nie przyczyny związanej z psychologią człowieka, nie związanej z jakimś nakładaniem się nie wiadomo skąd biorących się idei. Otóż da się bardzo dobrze pokazać, że ta pandemia została wywołana. I nie jest to żadna teoria spiskowa, tylko są fakty. A te fakty są następujące. Ja ograniczę się do trzech. Pierwszy fakt, z którym mamy do czynienia już 200 lat temu, który pojawia się, tylko słabo oddziaływał z tego powodu, że nie było mediów. Bo proszę zwrócić uwagę, że taka słynna dzisiaj historia gender to nie jest nic innego, tylko pomysły, które 200 lat temu proponowali socjaliści utopijni, których nawet Marx krytykował, że to nie przejdzie, że to jest za daleko idąca propozycja. Po 200 latach, no, geniusze dzisiejsi myślą, że jak coś po 200 latach się przypomni, to wszyscy mają sklerozę i nikt o niczym nie pamięta. Otóż pierwszą rzeczą, którą mamy w tym wywołaniu pandemii grzechu, co ciągnie się tak mniej więcej od 100-150 lat, to jest najpierw osłabienie idei grzechu. Idee są bardzo ważne w życiu człowieka. Ja osobiście jestem platonikiem, to znaczy uważam, że idee są bardziej realne nawet jak fakty, przynajmniej w tym znaczeniu, że one kreują potem fakty, z którymi mamy do czynienia. W jaki sposób tę ideę grzechu, teoretyczną niby kwestię, osłabiono? A mianowicie pojawia się w nurcie pozytywizmu taka myśl, że grzech i wszystko, tak jak wszystko co religijne, jest tylko pozostałością odległej przeszłości. Człowiek nowoczesny może sobie pozwolić na to, żeby już na ten temat nie mówić, ponieważ ta idea została przekroczona. Mamy świat wyemancypowany, mamy świat naukowy, mamy świat nowoczesny, więc taka idea mroczna w tym świecie, która nie da się uchwycić w pełni racjonalnie, jakkolwiek nikt nie kwestionuje jej istnienia, no zjawi się jako coś przekroczonego. Na drugim etapie, że tak powiem, tego osłabienia idei grzechu, sprowadzono i często zarzuca się, tak jak zresztą zarzuca się do dzisiaj pod adresem religii, i wszystko, co religia proponuje, kwestie zabobonu, czyli grzech jest jednym z zabobonów istniejących w dzisiejszym świecie, a więc już jest pozbawiony zupełnie racjonalności. Człowiek ze swej natury jest dobry i ewentualnie to, co czyni go złem, to są okoliczności właśnie, które na niego wpływają. Jeśli człowiek odpowiednio się wyemancypuje i w tej emancypacji postąpi, w związku z tym wyzwoli się od tego zabobonu i wszyscy będą dobrzy i szczęśliwi. Oczywiście w kwestii wychowania takie postawienie ma trochę dalszą genezę, bo sięga oświecenia, ale tak naprawdę zyskało na popularności pod koniec wieku XIX. I trzecia rzecz, która się tutaj pojawia w tym osłabianiu idei grzechu, to jest fakt, że w końcu grzech może także człowieka nobilitować. A może go nobilitować dlatego, że poprzez grzech człowiek wyraża samego siebie. Być dojrzałym to wyrazić samego siebie, nieważne czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko żeby doprowadzić do takiej epifanii człowieczeństwa, takiej jak ona rysuje się wewnątrz. Te idee, które do dzisiaj zresztą są żywe, doprowadziły do osłabienia najpierw idei. Idea grzechu, ta teologiczna, religijna, także filozoficzna, została mocno osłabiona.
czy warto o taką ideę się zmagać. Na drugim miejscu w tym wywoływaniu epidemii, skoro grunt teoretyczny, ideowy był już przygotowany, idziemy dalej i w związku z tym nastąpiła już pozytywna negacja grzechu. Pozytywne odrzucenie, czyli dokonywane, nazwijmy to po prostu, z premedytacją. Trzeba uzasadnić nie tylko, że grzech jest ideą przeszłości, no ale trzeba pokazać, dlaczego tak jest. I można znaleźć takie trzy główne argumenty znowu, dlaczego grzech zanegować w wymiarze praktycznym, czyli w konkretnym życiu człowieka. Po pierwsze, bo wszyscy tak robią. Jeśli wszyscy tak robią, to w takim razie nie jest to grzechem. Jak słyszymy niejednokrotnie do dnia dzisiejszego w uzasadnianiu takiej czy innej niegodziwości. Sumieniem, można powiedzieć, staje się już nie moje sumienie, czyli głos Boży we mnie, tylko moim sumieniem są inni, czyli mamy kolektywizm. Drugi element tej negacji grzechu wyraża się w tym, że no w końcu taka rzecz, jak argumentujemy, no że jednak człowiek jest zepsuty. Nie jest zepsuty, bo zepsucie jest tylko pozorem. Zepsucie jest tylko dlatego, że są jeszcze tacy, którzy zepsucie nazywają zepsuciem. A więc mamy tutaj znowu zawężanie pewnej kwestii i nawet taki fakt, że istnieje mroczne zło w człowieku, nie przemawia. I oczywiście z tym łączy się także kwestia tego, co już pan minister zresztą wspomniał, no jest kwestia, że człowieka trzeba naprawiać, człowieka trzeba wychowywać, człowieka trzeba kształtować. Dzisiaj widzimy, że ta naprawa i kształtowanie zewnętrzne jest niezbyt dobrze widziane, także w dziedzinie moralnej, czyli ten starożytny fakt wywodzący się od Platona, że najlepszym sposobem przekazywania wartości, czyli tego, co dotyczy dobra, jest po prostu rodzinna rozmowa. Słynny siódmy list Platona to dokładnie definiuje, jak się przekazuje wartości. To nie jest nasze odkrycie, że to rodzina. 5 wieków przed Chrystusem wiedziano to doskonale. Ale dzisiaj mamy, naprawa nie jest potrzebna. Nie jest potrzebne nic zewnętrznego, bo człowiek wszystko, co ma i co mu jest potrzebne i co jest wystarczające, posiada już w sobie. Mamy negację grzechu. Oczywiście przyczyn i sposobów tego negowania jest oczywiście jeszcze wiele. Ale i zakwestionowanie idei, zanegowanie grzechu, no doprowadziło do sytuacji takiej, że grzech panuje. Grzech staje się faktem. I można pokazać wiele dziedzin życia, w których grzech panuje. Ja się ograniczę do trzech, w których to jest najbardziej widoczne. Zresztą pan minister też do tego nawiązał, przynajmniej pośrednio. A mianowicie w życiu człowieka nagle odkryliśmy, czy odkryto jako konsekwencję grzechu, prymat seksu. I to nie jest może jeszcze samo najgorsze, tylko że odkryto prymat seksu, tak jak w ogóle wielu innych dziedzin życia, bez racjonalności, bez odniesienia do tego, co racjonalne. Zapomniano nawet, że to Freud, nie kto inny, powiedział takie ładne, najpierw zacytuję trochę z odniesieniem do języka greckiego, mianowicie mówi tak, eros bez logosu jest thanatos, czyli eros, erotyka człowieka bez odniesienia do rozumu jest śmiercią. To ten Freud, po którym wszyscy niezbyt pochlebnie się wypowiadamy, powiedział tak skrajnie racjonalną prawdę, pod którą każdy chrześcijanin może się swobodnie podpisać. Mamy prymat seksu. W relacji do bliźniego z miłości, czyli wyznania równości, która nas łączy, bo miłość bliźniego to nie jest nic innego, tylko to jest zasada demokratyczna, która uznaje, że wszyscy mamy taką samą godność, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy żyjemy tymi samymi potrzebami. I najlepszą zasadą demokratyczną w społeczeństwie, która czyni nas braćmi, jest miłość bliźniego, czyli dzielenie się po prostu z drugim dobrem.
Drugi z tego bycia dobrem i punktem odniesienia dla nas stał się tylko przedmiotem naszej tolerancji. Znamy książkę Nie lubię tolerancji, z którą osobiście głęboko się utożsamiam. A w ekonomii to panowanie grzechu wyraziło się w tym, że zasada miłości społecznej została odrzucona, w związku z tym w co weszło, w to chciwość, czego w ostatnich tygodniach wystarczająco jasno mamy dowodów, gdy patrzymy na ten panegoizm Zachodu w kwestiach nawet Ukrainy i nie tylko Ukrainy, to jest coś bardzo ewidentnego. Jak to wpłynęło, ta degradacja grzechu, idei wydarzenia i do czego to doprowadziło, jak to wpływa na dzisiejsze rozumienie grzechu. Jak już wspomniałem, katechizmowo biorąc, grzech to jest czyn zakładający pełną dobrowolność, pełną świadomość w odniesieniu do jakiejś rzeczy, do jakiejś decyzji, do jakiegoś wyboru. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że ten grzech kulturowy, te idee, te pomysły, które się rodzą, doprowadziły po pierwsze do bardzo, nie zatraty, bo tego się zabić ostatecznie w człowieku nie ma, ale do mocnego osłabienia winy osobistej. Grzech poza, nie we mnie. Wina osobista jest niewidoczna, tak wszyscy robią. To świat, to inni, to wydarzenia. My czujemy się, że nasza decyzja, wybór, postępowanie, czyli to, co filozofia nazywa actus humanus, czyn ludzki, właściwie jest bardzo zawieszony. Drugi element bardzo ważny to jest to, że w odniesieniu do kwestii dobra i zła mamy osłabione poczucie własnej słabości. Dzisiaj wszyscy są mocni, dzisiaj wszyscy mają odpowiedź na zło, na problemy, na wyzwania w sobie. I tylko tak, jak to robi dzisiejsza psychologia, wystarczy, że człowiek będzie sięgał coraz głębiej w siebie i tam znajdzie rozwiązanie wszystkich swoich problemów. I stąd mamy pan psychologię, która chce uzdrowić i poprawić człowieka, do czego nie ma narzędzi. I wreszcie to, co pan minister także wspomniał, w związku z tym najlepiej uciec przed osobistą odpowiedzialnością, przed tym, żeby powiedzieć, ta niegodziwość jest moją niegodziwością, ten grzech jest moim grzechem, ten wybór jest moim wyborem. Myślę, że to są rzeczy, które dzisiaj bardzo mocno się zaznaczają i uzdrowienie tych elementów, nie uzdrowienie idei, ale uzdrowienie tej własnej świadomości winy, poczucia własnej słabości, nie uciekanie przed odpowiedzialnością jest lekarstwem na pandemię grzechu. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, lekarstwo na pandemię grzechu mamy, ale mimo wszystko będziemy ją dalej analizować, znaczy tą pandemię. I teraz dokona tego profesor Andrzej Nowak. Jego nie trzeba bliżej przedstawiać. Wybitny nasz historyk, myśliciel, pisarz. Opowie o transhumanizmie, o tragicznej koncepcji dotyczącej człowieka. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą wspaniałą okazję. Z jednej strony wspaniałą, bo książka jest ważna, doskonała, napisana przez, ośmielę się powiedzieć, przyjaciela, ale z drugiej strony smutną okazję, bo treść tej książki jest odpowiedzią na zjawisko rzeczywiście zatrważające, zjawisko, którego częścią jest także fałszywa odpowiedź na nie, czyli właśnie pokusa transhumanizmu. Nie będę mówił jednakże dużo o tym szerokim nurcie współczesnej pokusy stania się jak bogowie, bo to właśnie jest istotą transhumanizmu. Mówiłem o tym przy innej okazji, nie tak dawno obszernie, bo wiem, że przede wszystkim trzeba oddać głos głównemu bohaterowi dzisiejszego spotkania. W paru zdaniach chcę wprowadzić do tekstu, który już przygotowałem o książce Janusza Szewczaka i chcę właśnie w ten sposób
w pewnym sensie oddać hołd jej znaczeniu, ale także ukazać to znaczenie w pewnej perspektywie, głębokiej perspektywie sięgającej nawet nieco dalej niż Platon wstecz. Bo nasza myśl, myśl europejska zaczyna się przed Platonem, zaczyna się od stwierdzenia Parmenidesa z Elei, to znaczy filozofa, którego fragmenty tylko poematu i w związku z tym fragmenty jego mądrości znamy, filozofa z Elei, która jest położona, była położona w okolicach Neapolu. Ta myśl została sformułowana dokładnie 2500 lat temu. No, nie znamy co do dnia okoliczności jej sformułowania, ale to było gdzieś około roku właśnie 480 czy 478 przed Chrystusem. Ta myśl brzmi tak. Ta myśl, od której zaczyna się najważniejsze rozpoznanie w naszej cywilizacji. Nigdy nie zwycięży to, że są rzeczy, które nie są. Rozróżnienie rzeczywistości tego, co jest, w paru innych fragmentach tego poematu przedstawione przez Parmenidesa, od tego, co nie jest, co jest nierzeczywiste. To jest najważniejsze odkrycie, niby prosta rzecz, dla nas wydawałoby się naturalna. Ale nie była naturalna 2500 lat temu, kiedy ludzie żyli w świecie mitów przenikających rzeczywistość, zrozumienie, że jest rzeczywistość właśnie i jest to, co nierzeczywiste i nigdy rzeczywistością nie będzie, jest najważniejszą cechą naszej myśli, która pozwoliła rozwinąć cywilizację najdoskonalszą z istniejących dotychczas. Cywilizację, która z dumą niegdyś nosiła nazwę łacińskiej, potem także z dumą nazwę europejskiej. Dziś więcej jest powodów, żeby z zadumą niż z dumą nad tą cywilizacją się pochylić, o czym mówił ksiądz profesor. To stwierdzenie, że najważniejsze w naszej orientacji w świecie jest to, byśmy odróżnili to, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste, rzeczywistość od nierzeczywistości, można odnieść do drugiej myśli sformułowanej nieco wcześniej przez filozofa, poszukiwacza mądrości, który urodził się kilkaset, może nawet więcej niż kilkaset, ponad 1000 kilometrów dalej na wschód, w Efezie. To był Heraklit z Efezu, pokolenie starsze od Parmenidesa, który wśród licznych dochowanych tylko strzępów jego myśli zachowana jest i ta. Wojna jest ojcem wszystkiego. Wojna czyni z niektórych władców, z innych niewolników. I to jest stwierdzenie doskonale ilustrujące rzeczywistość, z którą dzisiaj się stykamy. Wojna nie tylko jest nauczycielką życia, wojna, śmierć, którą rzeczywiście widzimy, która rzeczywiście dotyka tysiące niewinnych istot i tysiące winnych istot, to znaczy agresorów. Wojna toczy się w sposób naoczny, nie dający się zanegować. Za naszą wschodnią granicą wciąga nas w tę tragiczną rzeczywistość, która towarzyszyła ludzkości od zawsze. Ale czy jest to jedyna wojna, która się toczy? Otóż wojną głębszą, ważniejszą, ale ukrywającą swoją naturę wojny jest wojna nierzeczywistości z rzeczywistością. Ona trwa cały czas, od wielu wieków, tak jak mówił o tym ksiądz profesor. Ta wojna właśnie ma zamazać rzeczywistość ograniczeń ludzkiego życia, obowiązków, które właśnie z tego krótkiego czasu, jaki jest nam dany, wynikają i zastąpić to, co najważniejsze w naszym rozpoznaniu rzeczywistości, rozpoznaniu naszego miejsca w czasie, naszego miejsca w życiu, naszego miejsca wobec innych, wobec bliźnich, zastąpić fałszywą, pozorną pociechą, rozpuszczeniem w pigułce szczęścia. To właśnie można by, właściwie zestawiając te dwie wojny, przedstawić w postaci obrazu ginących w tej chwili rzeczywiście na froncie, na Ukrainie, ludzi. I z drugiej strony obraz, który niedawno dominował w telewizjach europejskich
i w polskich niektórych telewizjach. Pewien człowiek rozstawiał po wielu miastach polskich znaki z napisem strefa wolna od LGBT i to była ta pseudorzeczywistość, która przenikała do telewizji europejskich. No, są jakieś strefy wolne od LGBT, jest prześladowanie, masowe jakieś ofiary są prześladowania przez nietolerancyjnych Polaków, biednych, ucieśnionych ludzi o nieokreślonej płciowości, transgender. To właśnie był atak nierzeczywistości. Ale czy to znaczy, że możemy po prostu się z tego śmiać, bo wiemy, że tak nie jest, wiemy, że nie ma stref wolnych LGBT, wiemy, że samo LGBT jest wymysłem pewnego rodzaju, ideologia LGBT, to mam na myśli, bardzo niebezpiecznym. Nie możemy tego lekceważyć, nie możemy odsunąć się od obowiązku udziału w tej wojnie, w obronie rzeczywistości przed nierzeczywistością, która atakuje nas wciąż i nie przestanie atakować tylko dlatego, że w tej chwili na ekrany telewizji trafiły portali internetowych, rozmaitych innych nośników, coraz krótszych i coraz głupszych na ogół informacji. Obrazy, które trafiają do emocji, obrazy ginących ludzi, ginących dzieci, kobiet gdzieś rodzących w podziemiach, w huku bomb. Tak, teraz to na chwilę, niestety obawiam się tylko na chwilę, odsunęło nierzeczywistość, powiedziałbym, na plan drugi. Ale ta nierzeczywistość nie zaspokoi się. Nie podda się w walce o triumf nad rzeczywistością. I to jest, jak mi się wydaje, istota książki, a w każdym razie zjawiska, na które odpowiada książka Janusza Szewczaka. Na to rady nie ma. Od takiej stanowczej konstatacji zaczyna się książka wiceprezesa PKN Orlen do spraw finansowych. Orzeczenie nie dotyczy jednak pieniędzy, inflacji ani cen gazu, galopujących w takt pejcza pułkownika Putina czy komisarza Timmermansa. Chodzi o coś jeszcze cenniejszego, o życie, które zawsze tu na ziemi kończy się śmiercią. Na to rady nie ma. To życie można wypełnić sensem, jeśli przyjmie się jego ograniczenia. Można je zniszczyć, jeśli chce się je zastąpić utopią wiecznej szczęśliwości. Pandemia i emocje, które wzbudziła, to okazja, by wobec tej rzeczywistości stanąć w całej powadze. Tak jak wojna, która toczy się w tej chwili za naszą granicą i puka do naszych wrót. Tak właśnie potraktował tę swoistą okazję, jaką stała się pandemia, Janusz Szewczak w książce, jaką dziś omawiamy, do której nawiązujemy. Zbiera w niej doświadczenia zapisane w historii naszej cywilizacji i kultury. Zbiera skrzętnie i systematycznie. Od Starego Testamentu, sokratejskiej refleksji nad sensem dobrego życia w obliczu nadchodzącej śmierci, aż po granicę, za którą zaczyna się cywilizacja śmierci. Tę granicę, którą teraz przekraczamy coraz śmielej. Oto przykład. W 2020 roku w Kanadzie dokonano eutanazji z powodu zmęczenia lockdownowego. Cierpienia psychicznego nie do zniesienia. To są cytaty uzasadniające zabicie człowieka. Rzecz dotyczyła starej kobiety, która czuła się zmęczona lockdownem i poprosiła o eutanazję. Albo jej rodzina poprosiła, nie wiemy dokładnie. Ale co z małymi dziećmi? Za nie trzeba podjąć decyzję. Guru światowej bioetyki, Australijczyk Peter Singer, twierdzi, że rodzice powinni mieć 28 dni na podjęcie decyzji, czy chcą zatrzymać, czy uśmiercić swoje narodzone dziecko. A więc do miesiąca po urodzeniu dziecka powinniśmy mieć prawo je zabić. Jak w dobrym supermarkecie, masz miesiąc na zwrócenie towaru, który ci się nie spodoba. Tu chodzi o zwrócenie małego, bezbronnego człowieka niebytowi. Pytanie, ale dlaczego nie przedłużyć możliwości zwrotu, na przykład do pół roku albo do trzech lat? Tak byłoby przecież wygodniej, mniej skrępowana byłaby wolność konsumenta. Chodzi o dorosłego konsumenta życia, który powinien cieszyć się nieograniczonym prawem tej konsumpcji. Cóż, dopóki swoją starością i potrzebą opieki nad nią nie narazi wygody kohorty nowych konsumentów, tych w pełni sił. Owa logika ma jednak swoje paradoksy. Dzieci w łonie matki albo nawet noworodki wolno zabijać.
ale wprowadza się zakazy zabijania kurcząt, organizuje się pełne przemocy i pogardy dla ludzkiego życia protesty, by upomnieć się o dobrostan żabek lub żuczków. Czas biegnie nieubłaganie, nieubłaganie dla cywilizacji, która chce wyemancypować się od śmierci, popełniając samobójstwo. O tym w istocie jest ta w jakimś sensie przerażająca książka. Pozwala zobaczyć z całą ostrością problem granic człowieczeństwa. Jedni głoszą czas posthumanizmu, koniec antropocenu, czyli epoki wpływu człowieka na środowisko, samozawinioną przez nasz gatunek katastrofę klimatyczną, i szukają radykalnych środków, by ocalić naturę. Profesor Magnus Söderlund z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sztokholmie proponuje na przykład, by przejść na kanibalizm i w ten sposób ograniczyć emisję CO2. Inne aktywistki wzywają do tego, by nie mieć dzieci. To najskuteczniej zmniejszy szkodliwe działanie człowieka na naturę. Po prostu nie będzie ludzi. W tym nurcie dodam, no, mieści się bardzo wiele posłów i posłanek do Europarlamentu, w tym jedna szczególnie aktywna, reprezentująca Polskę. Ten nurt reprezentuje przecież nasza laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Ale jest drugi nurt emancypacji, w cudzysłowie, któremu poświęca fascynujący rozdział Janusz Szewczak, a nosi ten nurt dumną nazwę transhumanizmu. Julian Huxley, brat Aldusa, autora Nowego Wspaniałego Świata, wymyślił to hasło 70 lat temu, czy 60 kilka lat temu, hasło transhumanizmu, które skupia wyznawców wiary w przezwyciężenie śmierci za pomocą krioniki, zamrażania. No, można za 80 tysięcy dolarów zamrozić swój mózg, za chyba 200 tysięcy dolarów całe ciało, oczywiście w momencie śmierci. Cały przemysł rozwinął się krioniki w Stanach Zjednoczonych. No niestety nikt jeszcze nie został odmrożony skutecznie, prawda? Nie udało się to jeszcze w tę stronę, ale wielu naiwnych daje się zamrozić, prawda? Licząc na tego rodzaju przedłużenie życia. Inną metodą transhumanizmu przezwyciężającego śmierć są manipulacje genetyczne albo nadzieja przeniesienia ludzkiej tożsamości do komputerowej chmury. Słyszałem, że prezydent Putin liczył na taki interfejs, który połączy jego osobowość z komputerem i dzięki temu będzie mógł żyć wiecznie. Wieczniej, zażartuję z języka polskiego, niż Lenin. Są jednakże, miałem okazję miesiąc w Wiedniu nie tak dawno zajmować się tą tematyką, całe tomy rozpraw o tym, że farmakologicznie można zapewnić człowiekowi nie tylko przedłużone życie, ale wieczne szczęście. Po prostu to, co opisywał Witkacy w swoich pigułkach Murtybinga, jest dzisiaj bardzo poważnie rozważane jako środek na wszystko, na każdą, powiedziałbym, dolegliwość naszej natury. Autor Pandemii Grzechu trzeźwo kontruje tę wiarę, cytuję. Swoją drogą dziwne, że tak mizerne sukcesy odnosi dziś nauka, biomedycyna i sztuczna inteligencja w zmaganiach z drobnym podobno koronawirusem, a chce się zamienić homo sapiens na homo melius, czyli człowieka poprawionego, ostatecznie zaś nawet homo deus. Ktoś może chcieć stworzyć kotopsa, człowieka wiewiórkę czy kobietę węża, może też nowe pokolenie ludzi mchów i porostów, ludzi bez mózgów, ale z megabajtami w głowach i karabinami w rękach, których nie trzeba będzie karmić ani leczyć, ani tym bardziej wypłacać im emerytur. Notabene takimi projektami kiedyś zajmował się Józef Stalin, finansując próbę krzyżówki człowieka z szympansem jako bojownika przyszłości. No a dzisiaj zajmuje się takimi projektami DARPA, czyli amerykański program no, takich najbardziej rozwiniętych technologii wojskowych. Może o to chodzi przede wszystkim. Może aspekt finansowy, który tak trafnie wychwytuje Janusz Szewczak, jest nie mniej ważny od ideologicznych uzasadnień, od górnie realizowanego samobójstwa, w cudzysłowie starej ludzkości, i dążenia do tego, by zastąpić ją post- czy też transludzkością. Tańszą, bardziej efektywną w obsłudze masę niewolników, uwiedzionych obietnicą rzekomego raju na ziemi. Transhumaniści, wspierani przez takich miliarderów jak Elon Musk czy Bill Gates,
przez konglomerat Google'a, Apple'a, Facebooka, Amazona, zbieraczy wszelkich danych o nas, marzą o kontroli nad ludzkim stadem i wyniesieniu ponad nie. Nie mówią jednak, że obok wybranych, wyemancypowanych w cudzysłowie, w ten sposób nadludzi pozostaną zwykli ludzie, na których uwiecznienie nie starczy pieniędzy. Będą więc nadludzie i podludzie, nowi ludzie i bywszy je ludzi, jak określano w kraju Władimira Putina, klasy skazane na rozstrzelanie. To stary, odwieczny program ludzkiej pychy. I myślę, że to słowo, ostatnie słowo, które wypowiedziałem, pycha, jest kluczem do zrozumienia całego fenomenu transhumanizmu, całego fenomenu, który opisuje i na który odpowiada Janusz Szewczak. Bo wszystko zaczyna się w tekście jeszcze starszym od Parmenidesa i od Heraklita, w tekście otwierającym księgę Genezis. Będziecie jako bogowie. Te słowa wypowiedziane przez węża są istotą tej pokusy porzucenia ludzkiej natury i zastąpienia jej podziałem na bogów i niewolników. Ominąłem w cytacie z Heraklita ten fragment jednego zdania o wojnie, w którym Heraklit mówi o tym właśnie, że wojna z jednych czyni bogów, z innych ludzi. A więc i u Heraklita była ta pokusa potraktowania wojny jako okazji do podziału na nadludzi, bogów. Myślę, że to jest pewnego rodzaju pokusa, którą widzimy w przypadku Władimira Putina aż nadto czytelnie i całej kultury politycznej, która go zrodziła. Ale to jest także kultura polityczna, która łączy go z nadludźmi, z tymi, którzy chcą być jak bogowie cywilizacji zachodniej. Gdybyśmy mieli szukać odpowiedzi na tą najważniejszą pokusę, jaka nas dotyka, to sądzę, że możemy ją znaleźć w słowach, które tak się składa, że na trzecią niedzielę Wielkiego Postu napisał lat temu 425 Piotr Skarga. Pozwolę sobie zacytować na koniec to jego wezwanie. Skazań na niedzielę i święta. Hetmanie i wodzu nasz, Panie Jezu Chryste, ubierz nas na tę wojnę we zbroję nauki i pomocy Twojej. Bądź nam bardzo nierówno. On Goliat i olbrzym straszliwy, a my drobni Dawidowie. On szczery duch, a my ciałem obciążeni. On ćwiczony i tak dawny wojownik, a my dzieciny nieumiejętne. Włóż na nas on apostolski pancerz i tarczą i przyłbicą. Podaj nam w ręce miecz zwycięstwa Twego, a naucz ręce nasze do tego boju, a daj siłę do potkania, otwórz nam oczy na sidła i doły, które na nas postawił i podkopał, aby ten pohańbiony w nich został, a lud pokorny i słaby wysławiał zwycięską prawicę Twoje i śpiewał pieśń wygranej bitwy Twojej. To jest modlitwa o zwycięstwo rzeczywistości, którą prześwietla Słowo Boże, nad nierzeczywistością, którą prześwietlają słowa Kusiciela z Księgi Genezis. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo profesorowi Nowakowi. Minister Czarnek powiedział, że wyczuliśmy chwilę, wydając tą książkę. To może jest prawda, ale nie tylko, bo książka w sumie powstawała ładne parę miesięcy temu. Janusz pracował nad nią kilkanaście miesięcy. U nas w wydawnictwie też to trwało trochę. Nie chcieliśmy wydawać tego tematu na święta Bożego Narodzenia z oczywistych względów, bo i tak trochę ponuro było przez pandemię, więc jeszcze nie chcieliśmy dokładać się tym tematem. W tym sensie wyczuliśmy chwilę, tak, choć nie wiedzieliśmy oczywiście, że będzie promocja odbywała się w czasie wojny tuż za naszą granicą. Ale sądzę, że również można by odwrotnie powiedzieć, że to chwila nas wyczuła. Nie tylko my wyczuliśmy chwilę, bo ta chwila zawsze nas wyczuwa, chwila śmierci wyczuwa każdego. My tu teraz rozmawiamy, dyskutujemy,
przeżywamy coś, mamy różne refleksje, ale przecież w tym samym momencie, nie tylko giną ludzie na Ukrainie, gdzieś zbombardowani, co nam się ciągle nasuwa w każdej rozmowie, każdego dnia, każdej chwili prawie, ale również i wszędzie, gdzie indziej na świecie. Wraca średniowieczna mądrość, memento mori. Pamiętaj, człowiecze, o śmierci. Nie dlatego, żeby żyć ponurą, nie dlatego, żeby żyć w wiecznej pokucie, ale po prostu dlatego, że masz pewne ograniczenia, a jak rezygnujesz z tych ograniczeń, to dochodzi do tragedii nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale dla całej wspólnoty. I dlatego też wydaliśmy tę książkę i sądzę, że Janusz dlatego też ją napisał. Nie chciał żadnego wykładu od siebie. Chce. Zmienił zdanie. Proszę bardzo. Oczywiście. Bardzo proszę. Muszę przyznać Państwu, tak bardzo serdecznie oczywiście dziękuję za tak liczne przybycie. To jeszcze Pan Prezes nie wszystkich zauważył, ale ja mam dobry wzrok i chciałem jeszcze tu przywitać... Spóźnili się niektórzy, dlatego nie zauważyłem. Tak, pana ministra, szefa służby zagranicznej, pana Arkadego Rzegockiego, Arkadiusza Rzegockiego, który jest też na sali. Bardzo się cieszę, że... Chciałem też przywitać taką całkiem mocną grupę przedstawicieli Straży Granicznej, którzy tu są na sali. Nie chcieli, żeby było po nazwisku, ale przecież oni mają na co dzień ten kontakt właśnie z życiem i śmiercią, no taki prawdziwy, bezpośredni, za co bardzo dziękujemy, że bronią naszych wartości, ale i bronią nas po prostu, naszego życia. Chciałem też przywitać serdecznie i powiedzieć, że proszę Państwa, pieniądze też są na sali, bo jest tutaj mocna grupa zarządu PKN Orlen. Proszę się pokazać, bo to są moje koleżanki, koledzy. No i się wydaje, że właściwie ci finansiści to nie tylko o tych marżach, dyferencjałach i tak dalej. No jak widzicie Państwo, tak nie jest. Stać nas też na ten wysiłek intelektualny. Miał być z nami mój szef, prezes Daniel Obajtek. No ale on nawet w piątek wieczorem walczy o te niższe ceny paliwa i prosił, żeby przeprosić i wysłucha później, że tak powiem, naszej narracji. Jestem mu wdzięczny, że zgodził się, żeby tam jednak w te weekendy popisać o czymś innym niż o kredytach, dywidendach i tego typu problemach. Chciałem też przywitać na sali, no bo go zapraszałem, ale nie wiedziałem, czy przyjdzie, jest Jurek Zelnik. Witamy cię, Jurku. Żałuję, że nie on tu mógłby odczytać może fragment książki, ale nie wiem, czy okulary zabrał, no to może innym razem ewentualnie, żeby go nie zmuszać. Bardzo dziękuję, że jest też na sali pan eurodeputowany Patryk Jaki, który jednak znalazł czas. Ale schował się za maską, no to jak go rozpoznać? Jest pani profesor Chojna-Duch. Bardzo się cieszymy, pani profesor, że pani jest. No ale są prawdziwe gwiazdy polskiego dziennikarstwa. Jest Grzegorz Górny z sieci tutaj obecny, którego ja czytam, a powiedział mi, że on mnie też czyta czasami, ale teraz mniej mnie czyta, no bo mniej, że tak powiem, się wypowiadam czy piszę z racji innych obowiązków. Jest pani redaktor Ania Popek. Bardzo się cieszymy, pani Aniu, że jest pani z nami. No w ogóle Ania w jest pan poseł i pan sędzia Stanisław Piotrowicz na sali z rodziną. Są posłowie, jest pani Agata Borowiec, jest pan Piotr Uściński. Bardzo was witam. Siedzieliśmy obok siebie na sali sejmowej przez długi okres. No jest cała wielka grupa, jest pani Hania Macierewicz, nie wiem, Antoni Dob też jest?
W każdym razie był, widziałem, także witamy serdecznie. Jest liczne grono przyjaciół, współpracowników, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, bardzo się dokładnie przygotowałem do tego wystąpienia i sobie wszystko opisałem, napisałem, co jest ważne, co mam powiedzieć i zapomniałem okularów, więc będę mówił z głowy w związku z tym raczej. No wreszcie. Bo poznamy głowę autora. Bo to nie jest zręcznie i nie jest wygodnie przemawiać po profesorze Nowaku Andrzeju, bo on nie tylko świetnie pisze, ale i ładnie mówi. A jak to mówi polskie przysłowie, kot łowny i chłop mowny zawsze sobie radę w życiu dadzą. To ty, Janusz, za kota czy za... Tak, ten zoomorfizm. Nawet po te transhumanizmy. Tak, no tak, to mówił profesor Nowak, mówił, że ten zoomorfizm dzisiaj przenika do naszego życia publicznego, te żaby, kotki i tak dalej. Proszę Państwa, trochę kulis, bo książkę chciałbym, żebyście sami przeczytali, nie będę opowiadał tej książki, ale o książce, ale chciałem trochę o kulisach tej książki właściwie. Dlaczego, pytają mnie przyjaciele, bliscy, a nawet wielu mi odradzało, mówi, o czym ty piszesz, człowieku, ty wielbiciel życia szlachetnych trunków i dobrego jedzenia i ciekawych książek i piszesz o śmierci, no czy ty zwariowałeś, po co ci to i to w ogóle nie na miejscu. No i wydaje mi się, ja się sam dzisiaj zastanawiam, ale teraz już wiem, ale jak zaczynałem zbierać materiały do książki i czytać inne książki, żeby napisać swoją książkę, bo tak koło 100 pozycji trzeba sobie przypomnieć, co najmniej przy jakiej własnej twórczości, no bo to trzeba przejść przez tam, prawda, od Platona przez Sokratesa, Paskala, a nawet Marka Aureliusza, to wszystko, Jana Pawła II, encykliki, to wszystko trzeba przeczytać, żeby coś o życiu i śmierci napisać. To wtedy, jak zacząłem zbierać te materiały, to nie wiedziałem właściwie skąd ten temat. To był gdzieś tam początek 2019 roku. I no mówię, bliscy mi odradzali, mówili, że to nie najlepszy pomysł. Kto to będzie czytał taką książkę? Ludzie są zmartwieni codziennością, zabiegani i tak dalej. No i potem przyszła pandemia i w zeszłym roku o tej porze leżałem 2 tygodnie pod tlenem na COVID, na tą deltę. No i tak różnie człowiek myślał i nie wiedział, jak to się wszystko skończy. Wtedy zrozumiałem, że są jednak jakieś znaki czasu, które coś do czegoś człowieka popychają, coś mu każą robić, nawet trochę wbrew własnemu charakterowi czy własnej konstrukcji psychicznej. Dzisiaj mamy wojnę, która też przynosi przecież bestialską wojnę, która przynosi śmierć cywilów przede wszystkim. To też jest jakiś symptom, znak czasu, że my jesteśmy tacy bardzo krusi tak naprawdę, taką kruchą materią jesteśmy, takim glinianym garkiem, który wystarczy go potrącić i właściwie go nie ma, prawda? Często sami się zastanawiamy po jakiejś podróży samochodowej, że przecież byliśmy o krok od śmierci tak naprawdę. Jak to się stało, że w czepku jesteśmy, mówimy w czepku urodzony, prawda? Bo przecież mogło nas już nie być dzisiaj. Ja myślę, że to jest takie wielkie też wyzwanie dla mnie było, żeby w tej książce przywrócić, przypomnieć wielkiego orędownika życia, filozofa wielkiego, wybitnego, a jednocześnie świętego, Jana Pawła II, który przecież był takim bezkompromisowym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci i który dzisiaj jest moim zdaniem dlatego tak bardzo atakowany. Dlatego jest tak, można powiedzieć, odsuwany w jakiś niebyt, zapominany. To na pewno trochę też tak jest, że to, o czym mówimy o szczęściu, życiu, mówimy o tym, że często w tym ostatnim momencie życia się zastanawiamy, że to życie własne moglibyśmy przeżyć trochę lepiej, trochę mądrzej, trochę może godniej, może w lepszym zdrowiu, bardziej zamożnie. No ale
Tutaj nie ma powtórek, tutaj nie ma remisów. Tego się nie da, że tak powiem, jak przeterminowany kredyt skonsolidować, prawda? Tego się już tutaj nie da załatwić. To wszystko powoduje, że wracamy do tych, tu pan prezes Leszek Sosnowski Białego Kruka mówił o tym, że wraca ta średniowieczna myśl, memento mori, ale też przypomnijmy inne sentencje, które przetrwały do dzisiaj. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, wszystko to marność, marność nad marnościami. To przecież Biblia jest taką podstawową wiedzą. To tu też musiałem się naczytać, powiem państwu szczerze, bo jednak trzeba znaleźć było te ważne zapisy Biblii, które mówią o tym, głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojego życia, co zrobisz z tym, co przygotowałeś, komu to pozostawisz. Księga Koheleta mówi o tym przecież jakże wyraźnie. Ale mamy przecież i filozofów znacznie nam bliższych, racjonalistów, choćby Immanuela Kanta, który mówił, z pokrzywionego drzewa człowieczeństwa nie da się wyciosać nic prostego. Ja bym dzisiaj dodał, nie da się ani wyciosać porządnej trumny, ani też dobrej kołyski zbudować. A dzisiaj te nasze społeczeństwa jakże bardzo są pokrzywione, prawda? Jakie one są karłowate w dużej mierze w porównaniu nawet do tych, którzy z tą śmiercią na co dzień kiedyś obcowali, bo nasi ojcowie, czy moi ojcowie, nasi dziadowie, bo państwo trochę młodsi, to przecież oni w tym czynie powstańczym, w wojnach, w zsyłkach, na co dzień obcowali ze śmiercią. To nie było abstrakcyjna rzecz, a dzisiaj właściwie tą śmierć usunięto poza nawias. Paweł Lisicki pięknie pisze w swoich esejach o tym, że właściwie śmierć jest jakaś przeterminowana już, że człowiek jest przekonany o tym, że będzie żył 180, może 200 lat, jak to wmawiają im różni złotouści nam oszuści, ideolodzy transhumanizmu, neomarksizmu, którzy właściwie mówią, że to jest tylko kwestia techniczna, wymiana pewnych części i człowiek będzie takim niezawodnym cyborgiem, czy taką półchimerą. Zresztą dzisiaj już bardzo zaawansowane badania Billa Gatesa, który pracuje z zespołami naukowców nad nieśmiertelnością. Ogromne miliardy dolarów przeznaczone na to. No tak, to wszystko, można powiedzieć, wygląda jakby człowiek miał zastąpić Pana Boga w tym, a przypomnę, że choćby Dante, zdaje się, pisał w Boskiej Komedii o tym, że chyba w Czyśćcu, w części o Czyśćcu pisał, że skoro byśmy już wszystko wiedzieli, po co by syna rodziła Maryja? No po co, jeśli wszystko my wiemy już? No nie wiemy właśnie, okazało. Przyszedł maleńki wirus, o którym niewiele wiemy, choć być może są tacy, którzy wiedzą więcej, ale wirus, który właściwie zaburzył wszystkie dotychczasowe, rzekome, genialne postępy nowoczesności, technologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej. Okazało się, że systemy zdrowotne są zawodne, że brakuje łóżek dla chorych, że nie ma lekarstwa, choć można wyprodukować 4 szczepionki w pół roku, że właściciele świata nie do końca są prawdomówni z nami w wielu kwestiach. Okazało się, że ten wirus, ja tak sądziłem, że wirus spowoduje, że jednak ludzie staną się lepsi, że się na chwilę zatrzymają. Okazało się, że jest raczej odwrotnie, że niczego, żadnych wniosków z tego nie wyciągnięto, że ta gangrena serc i umysłów ludzkich na świecie postępuje, że ona jest coraz bardziej wszechogarniająca i po tym wirusie głupoty, który też dość powszechnie już zapanował na świecie, to widzimy właściwie dookoła nas. W poprzedniej książce pisałem w idiotokracji właśnie o wirusie głupoty. Dzisiaj piszę o innym wirusie, o wirusie cywilizacji śmierci, bo to, o czym mówię, o śmierci, to jest dzisiaj wojna. To jest dzisiaj wielka wojna między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci.
To jest wojna między konserwatystami, chrześcijanami, a tymi, którzy uważają, że człowiek ma decydować o czyimś życiu lub śmierci. Ja tu bardzo staram się mocno podkreślić te rzekome prawa człowieka, które w dzisiejszym wydaniu można by nazwać zwierzęcymi prawami człowieka. Nie ma prawa człowieka do śmierci innego człowieka. To nie są żadne prawa człowieka. Nie ma takich praw. Nie ma prawa do kłamstwa, do śmierci, a przecież dzisiaj wielu uważa, że tak jest, że mogą decydować o cudzym życiu, o cudzej śmierci. Warto może przypomnieć wybitnego wielkiego polskiego historyka Feliksa Konecznego, który w 1930 roku pisał o Europie, tej Europie dzisiejszej przecież, że Europa, która wyrzeka się wiary, wyrzeka się Boga, przypomina mu ladacznicę, która każdą część garderoby ma od innego klienta, a na dodatek jeszcze brudną koszulę. Pisze wielki, wybitny filozof, historyk Feliks Koneczny. Dzisiaj moglibyśmy dodać nawet jeszcze i czasami tęczową koszulę, nie tylko brudną. Czy to nie jest tak, że myśmy jako ludzie konserwatyści, jako chrześcijanie, jako katolicy, jako Polacy w przeważającej przecież mierze zapomnieli o tej zbroi. O zbroi, której nie wdziewamy w walce ze złem. Przyjmujemy coraz powszechniej zasadę tolerancji nawet na zło. A moim przekonaniu, i to chciałem w książce przekazać, nie powinniśmy tolerować zła, nie powinniśmy tolerować dewiacji, nie powinniśmy tolerować kłamstwa. To prawda, że w życiu często idziemy na prostsze rozwiązania i wygodniejsze, bo są tacy, którzy mówią, no tak, trochę jesteś jak drogowskaz, pokazujesz, którą drogą należy iść, ale sam nie zawsze tamtędy kroczysz. To dotyczy każdego z nas. Można powiedzieć, że Pan Bóg nie toleruje grzechu, ale kocha grzeszników przecież. I z takiego nawróconego łotra jest podwójna satysfakcja niewątpliwie. Jak to mówią, niebo nie pęka, kiedy wielki grzesznik przed nim klęka. Trzeba mieć świadomość popełnianego grzechu. To ludzkie, to jest ludzka ułomność, której zawsze możemy się podnieść. Wydaje się, że chyba nie ma nic gorszego od śmierci niż życie, w którym się pragnie śmierci. To chyba jest najgorsze, co może spotkać człowieka. Mamy tego świadomość, że przecież tu na ziemi jesteśmy w jakiejś formule pielgrzymki. Erasm z Rotterdamu mówił, że po prostu to nasze codzienne życie to taka gospoda. Wędrujemy z gospody do gospody, ale to nie jest ten ostateczny dom. Często sięgam do takiej myśli ludowej, do przysłów ludowych. Jest takie świetne przysłowie z Małopolski, panie prezesie bodajże, ale to pan profesor Nowak może bardziej będzie tutaj zorientowany. Ono mówi tak, komu Bóg nie obiecał śmierci, ten się i strumny wywierci. I coś w tym jest, proszę państwa, coś w tym jest, bo znamy takich, którzy już się z tym swoim żywotem żegnali. Okazało się, że przetrwali, przeżyli. I tacy, którzy, prawda, od rana ten jogging, prawda, sałatka jarzynowa, tam te sałatka z jabłuszek i suplementy diety, już ich nie ma. Tutaj nie ma mądrych, tutaj nie ma patentu żadnego. To, jak to mówi inne przysłowie, śmierć ma wtedy wesele, kiedy możyć może wiele. Pamiętajmy, że to jeszcze oprócz śmierci, to co nas obezwładnia, czego się boimy, to jest strach. Jeśli tego strachu jest za dużo wokół nas, jeśli on jest sztucznie kreowany, to i śmierć może przyjść. To wszystko oczywiście brzmi tak trochę pesymistycznie, ale
Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja też mówię tu o szczęściu w tej książce, że myśmy się przyzwyczaili do tego szczęścia, że żyjemy w takich społecznościach bogatych, spokojnych w dużej mierze. Właściwie jesteśmy takim pierwszym pokoleniem, które wojny nie zaznało. No ale jest tu ta wojna obok, blisko bardzo. Szczęście właściwie też dla każdego oznacza co innego. Dla jednych to jest sukces życiowy, zawodowy, rodzina, dzieci, ale dla innych honor, ojczyzna, wspólne picie herbaty, wspólne czytanie książki. Każdy to inaczej odbiera. To zawsze były kwestie fundamentalne dla pisarzy, dla poetów, dla malarzy. Mamy wielkie zasługi w tym, choćby treny Jana Kochanowskiego, fantastyczne. O ile pamiętam, to kiedyś jako młody chłopak słuchałem, jako student chyba nawet Jurka Zelnika, czytającego jakieś treny, ale może się mylę, ale może to było co innego, ale wydaje mi się, że coś takiego było, że to kiedyś słyszałem ten piękny tren o Orszulce, dzisiaj byśmy powiedzieli o Urszulce, prawda? Żeby to rozumieć, o co chodzi, o tych pustkach, które uczyniła w domu. To oczywiście nie są proste sprawy i nie jest to książka, która bawi i daje wytchnienie, ale to jest moim zdaniem książka, która, jak mi to fajnie napisał Andrzej Nowak, to jest książka, napisałeś mi, że to jest książka, która jak się czyta uważnie, to może zmienić człowieka. I myślę, że to jest i wielki komplement, ale i chyba wielka taka spostrzegawczość profesora, który przecież też pisze o kwestii życia, śmierci, naszej wymiarze naszym historycznym. Zawsze ciekawie, zawsze mądrze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, czy jest coś silniejszego od śmierci? Ja myślę, że tak. Że i daje przynajmniej na końcu taką pozytywną diagnozę czy opinię, że od śmierci silniejsza jest wiara, miłość i poezja. To jest to, co przetrwa wieki, bo przecież nie ma już dawno Szekspira, a jednak jego sonety, słowa Hamleta, Macbetha, przecież wielkiego zbrodniarza, który nad kwestią śmierci potrafił się pochylić, trwają. Są piękne. Miłość chyba też. Mówi się, że tylko miłość jest silniejsza od śmierci. No i dlatego warto o to zabiegać. Warto w sobie, można powiedzieć, budować miłość, ale i trwać w wierze. I my, konserwatyści, chrześcijanie, powinniśmy o to walczyć, bo widać, że idzie wielka wojna z tymi, którzy są przywiązani do tradycyjnych wartości, pochylają się z wielką godnością, wielką radością nad nowym życiem, nad darem życia, który dostajemy od Boga i od rodziców, ale i powinniśmy z wielkim szacunkiem odnosić się do ludzkiej śmierci, do ludzkiego odchodzenia. To nie jest rozwiązanie masowa eutanazja, kapsuły śmierci, taka śmierć z litości, można powiedzieć. To my, chrześcijanie, konserwatyści, powinniśmy odrzucać. Warto się o to bić, warto naśladować te wzorce, które wynieśliśmy z domu. Tych wzorców jest coraz mniej, o tym mówił przecież pan profesor minister. O tym często również czytamy w wydawnictwach, które publikuje Biały Kruk. Myślę, proszę Państwa, że to jest trudna książka, ale przychodzi taki moment w życiu każdego człowieka, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, co dalej. Dzisiaj boimy się kataru, kaszlu,
prawda? Boimy się podać ręki, przytulić kogoś, a nie boimy się jak potępienia, nie boimy się grzechu, nie, nawet diabła się dzisiaj nie boi nikt. Traktowany jest zupełnie, że tak powiem, humorystycznie. No, to czas na refleksję. Jesteśmy w obliczu wielkich zmian. Zmian geostrategicznych, geopolitycznych, wielkich wyzwań dla chrześcijan, którzy są dzisiaj atakowani przecież na całym świecie i fizycznie giną. Bardzo Państwa serdecznie zachęcam do przeczytania tej książki. Dziękuję. Proszę Państwa, mogliśmy się przekonać, że pan Janusz Szewczak nie tylko pisze, ale również czyta. I to dość dużo czyta. To jest metoda, którą bym wielu polecał, bo jak się czyta różne teksty, to można dojść do wniosku, że ci ludzie, co to napisali, nic nie przeczytali, nawet tego, co napisali, bo jakby przeczytali to, co napisali, to by przestali pisać. Jeżeli chodzi o naszego bohatera, naszego wieczoru dzisiaj, to proszę zwrócić uwagę, że trzy jego książki układają się w pewną trylogię. Banksterzy, Idiotokracja, Pandemia grzechu. To nie są osobne pozycje. My nawet świadomie w wydawnictwie nadaliśmy im bardzo zbliżoną formę edytorską, graficzną, bo te rzeczy się bardzo uzupełniają. Janusz zaczął najpierw od rzeczy, której jest wybitnym specjalistą, od banków, finansów i tak dalej, ale tak naprawdę nie jest to książka tylko o metodach, powiedziałbym, oszukiwania ludzi przez wielkie korporacje bankowe, ale po prostu jest to metoda o tym, jak chciwość zaczyna dominować nad życiem pojedynczego człowieka i całych zbiorowości. A więc mamy tutaj jakąś też już pandemię grzechu, prawda? W Idiotokracji z kolei pan Janusz Szewczak analizuje systemy pewne polityczne czy społeczne, które są organizowane i potem kierowane przez ludzi, którzy w żaden sposób do tego się nie nadają, których kieruje tylko do tego jakaś szalona ambicja, a więc znów mamy do czynienia z jakimś wielkim grzechem zbiorowym. I w końcu mamy pandemię grzechu, która jakby wieńczy tamte pozostałe pozycje. Mogę tylko i wyłącznie pogratulować Januszowi tych trzech wspaniałych pozycji. Normalnie nasze spotkania są, że tak powiem, bardziej okazałe, uroczyste, nie tak ascetyczne, bym powiedział, jak to, ale doszliśmy do wniosku, że nie jest to czas, kiedy należy robić gale, wielkie jakieś przedstawienia, po prostu jest to czas na pewno na głęboką bardzo refleksję, do której skłania nasz też twórczość pana Janusza Szewczaka. Na tym, pozwólcie Państwo, zakończymy część tu przy stole, bo można nabywać jeszcze książki pana Janusza, księdza profesora Królikowskiego, profesora Nowaka i oni też będą podpisywać autografy. Można też chwilę z nimi prywatnie porozmawiać w holu, gdzie serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za przybycie i do jakiegoś następnego spotkania. Dobra, okej. No to dobra.